dzień dobry. Jak prysta niedzielny, wielebny się kłania wszystkim. Moja Azja, moja 60 doczekała się mieszkańców, kompletu mieszkańców. Już więcej nic tutaj nie będzie w tym akwarium. Tego by tu zacząć. No, czekałem prawie 3 tygodnie na te, nie prawie, tylko ponad 3 tygodnie na ryby, które tutaj sobie wymyśliłem. Ale o nich będzie za chwileczkę. W poprzednich filmach moich mówiłem, że żeby to akwarium prawidłowo funkcjonowało, żeby ryby w tym akwarium dobrze sobie żyły, to potrzebowałem je troszeczkę zaglonić. Jak widzicie, już nie jest takie piękne, jak było na początku. Te kamyczki już nie są takie brązowawe, nie różnią się tak kolorami, wszystkie mniej więcej są jednakowe. Tak, udało mi się w ciągu tygodnia. W ciągu tygodnia mi się udało to zrobić. Pokażę wam na po prezentacji ryboli. Pokażę wam, jak to zrobiłem i czym to zrobiłem, czym tak szybko zagłoniłem akwarium. A teraz tak. Troszeczkę mi szkoda tych danio. Dla tych danio, kurczę, te 60-litrowe akwarium jest za małe, bo to są wariaty. To naprawdę są ryby, które ten... Nie ukrywam, że dwie rybki mi wyskoczyły. Dwie rybki mi wyskoczyły. Jedną odratowałem, jedną niestety nie odratowałem. Jedna tak szczęśliwie wyskoczyła, że wskoczyła mi do... Tu po lewej stronie stoi kwiatek w doniczce. I to jest kwiat, który lubi mokro. Ja go dosyć często tam podlewam i tam było wilgotno akurat. I szedłem z pracy, kurde, patrzę na kwiatka, a tam coś podskakuje. O, mówię, ryba, kurna. Musiała niedawno wyskoczyć, bo i tak by chyba nie przeżyła, gdyby poleżała tam, nie wiem, kilka czy kilkanaście godzin. Więc jedną odratowałem, jedna wyskoczyła, więc straty jakieś muszą być. No, danio, niestety, to są ryby, kurcze, które zawsze ja nieraz powtarzałem, że to są ryby do akwarium. No może być ono niskie, nawet 15-20 cm wysokie, ale przynajmniej ten metr 120 cm długości powinno mieć. No bo one zasuwają, po prostu zasuwają. Pięknie by się prezentowały w takim akwarium typu Shalom, czy jak to się tam nazywa, Shalom, kurna, nie wiem jak to się nazywa. Dobra. Ryby, które tutaj zamówiłem, większość z was na pewno wie, na których mi najbardziej zależało, to babki. Babki, których nigdy wcześniej nie miałem. Nie zamawiałem jakichś tam super, hiper rzadkich ryb z odłowu, czy jakichś tam, wiecie, wyszukanych, tylko po prostu takie, na których bym mógł się nauczyć tych ryb. Ja nigdy w życiu nie miałem Azji, akwarium z Azją, więc no, to jest moje pierwsze akwarium w życiu, kompletnie w całej mojej karierze od lat na 80. czy tam 70. Pełną nazwę wam tutaj wkleję, bo to kurczę Undio Blue, czy jakoś tak, Steve Hodon SP Undio Blue, jakoś tak one się nazywają. No, ktoś mi wrzuciłem shortek, no nie ktoś, chyba Klata mi to wpisał, że śmieszne. Tak, są pocieszne takie rybki, malutkie. Ja myślałem, że one będą jednak miały te 3-4 cm, ale będą takie, wiecie, bardziej spasione. A one mają chyba około 2,5 cm i dorastają do 5, więc no mam nadzieję, że nabiorą trochę tego ciała. Tak, widzicie, te glony mi były właśnie do tego potrzebne. Te kamyczki wszystkie, kurde, są przez te rybki skubane na okrągło. Na okrągło te rybki żerują na tych kamieniach. Nie ma chwili, znaczy no są chwile o takie spoczynku, jak widzicie tutaj, widzicie na filmie, ale tak generalnie non-stop rybki poszukują pokarmu i one w 99% tym się żywią. Ten pokarm, ten suchy pokarm, którym będę karmił danio, no i te ryby też, tak? No to będzie tylko nie ułamek, ale ileś tam procent ich diety. Cała reszta to jest ten cały biofilm z tych kamieni i właśnie te glony.
Jak widać, te kamienie są oglonione z jednej strony, a to zaraz wam pokażę dlaczego, że tylko z jednej strony tak fajnie się glonią. Oczywiście to jest związane ze światem. Rybki potrzebują kamyczków o różnej wielkości i tutaj myślę, że udało mi się to zrobić w tym akwarium. Tak, jak zagloniłem to akwarium w bardzo szybkim tempie? Przez światło. Proste światło, kurde, które wam tam pokazywałem już wcześniej. Ponad tym akwarium, takim głównym światłem do akwarium jest ten naświetlacz 10-watowy i nic więcej. Do roślin na górze też jest światło, ale żeby tak w miarę szybko zaglonić, uruchomiłem tą moją lampę do roślin, tą grow, czy jak to się tam nazywa. Widzicie o tym full spektrum widmie światła. Ona wisi dosyć wysoko, bo gdybym ją powiesił nad samym akwarium, to pewnie w ciągu 2 dni bym zaglonił to akwarium, ale aż tak mocno nie chciałem. Nie chciałem tego robić, nie? Widzieliście już wcześniej, teraz też widzicie tylna szyba i wszystko, co jest od ściany, tak do 3/4 kamienia, szerokości kamienia jest zaglonione. A od strony przedniej szyby tych glonków nie ma. Więc lampa sprawdziła się, można powiedzieć, na 1000%. Ponieważ mam tutaj rośliny nadwodne, znaczy rośliny nadwodne, skrzydło kwiaty wsadziłem znowu, kurczę. Mam nadzieję, że też porosną mi takie drzewa jak w 800 w Polsce. To doświetlam te lampy, no te lampy, te skrzydło kwiaty taką zwykłą lampą, wiecie, jarzeniówką białą 6500 Kelwina, też umieszczoną trochę wyżej, po prostu, no już teraz nie chcę, żeby te glony aż tak mocno, mocno rosły. Chcę je to po prostu tylko podtrzymywać. Skrzydło kwiaty już się zadomowiły, to znaczy już wypuściły korzonki te wodne. O, jeden nawet już dąży tam do podłoża. To tak jak przy okazji 800 wspominałem, te skrzydło kwiaty nawet w podłoże wchodziły. No niestety budzki się zagloniły bardzo mocno, no, ale to coś za coś, tak? Mi bardziej zależy na rybach niż na budzkach. Więc może teraz, kiedy już to światło czerwone zniknęło, może trochę zginie tego glona. Zostawiłem specjalnie tamte glony na tylnej szybie, bo oczywiście zapyliło mi wszystkie szyby dookoła. Zarzuciło, kurna, pyłem takim mchem, ale bardzo łatwo to starłem. Zostawiłem tą tylną szybę w razie, gdyby właśnie te kamienie nie chciały się glonić. Dobra. 60-teczka wygląda tak, na mój niedzielnego, wielebnego gust. Jest ok, podoba mi się, kurde, nawet podoba mi się ta. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!